bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Dzisiaj piąta niedziela Wielkiego Post. W sposób szczególny dzisiaj rozpoczynamy nasze rekolekcje wielkopostne. Czas przygotowania do świąt Wielkanocy. Ale również na tej Eucharystii chcemy podziękować Panu Bogu za bohaterów naszej ojczyzny. 171. rocznicę bitwy pod Dębem Wielkim, powstanie listopadowe. Dziękujemy im za to świadectwo. Chcemy być z nimi. Chcemy również polecać dzisiaj naszą ojczyznę, aby była wolna i bezpieczna. Lutego 1831 roku w reakcji na determinację cara Mikołaja I przez Królestwo Polskie na teren zbuntowanej prowincji wkroczyły wojska carskie pod dowództwem generała Iwana Dybicza, liczące 130 tysięcy żołnierzy. Stanowiło to niemal połowę z powołanych w tym czasie pod broń wojsk rosyjskich. 4-milionowe państwo polskie mogło przeciwstawić tej sile ponad 100 tysięcy żołnierzy. W przeciwieństwie do Rosji, wyczerpywało to tym samym niemal cały swój potencjał wojskowy. Proporcja ta nie była jednak beznadziejna. Przeciwnie, szereg dodatkowych czynników do pewnego stopnia niwelował przewagę Rosjan. Wojska polskie walczyły na swoim terenie z poparciem miejscowej ludności. Dysponowały lepszą artylerią i lepiej wyszkolonym rekrutem. Niektórzy podkreślają też fakt, iż kongresówka dysponowała sprawniejszym dowództwem liniowym. Na ogół panuje jednak zgoda co do tego, że polskie naczelne dowództwo nie stanęło na wysokości zadania. Główną bolączkę wojsk carskich z pewnością stanowiły wydłużone linie zaopatrzeniowe. W realiach wojny tamtego okresu, pozbawionych dostatecznie szybkich środków transportu, był to istotny element, który odegrał kluczową rolę w kontrofensywie rozpoczętej pod Wawrem. Oddelegowany do stłumienia powstania generał Iwan Dybicz, ufny w ponad dwukrotną przewagę liczebną wojsk carskich, planował zakończyć bunt w prowincji polskiej jednym śmiałym uderzeniem na Warszawę. Zostało ono jednak powstrzymane 25 lutego w bitwie pod Olszynką Grochowską, gdzie straty po stronie rosyjskiej były wielkie. Około 10 tysięcy zabitych plus ciężko ranni na około 80 tysięcy biorących w bitwie udział. W tej sytuacji kontynuowanie ofensywy bez posiłków było niemożliwe. Na miejsce skompromitowanego księcia Radziwiłła jako dowódcy wojsk polskich Sejm Królestwa Polskiego mianował naczelnym wodzem generała Jana Skrzyneckiego. Jego doradcą osobistym został zaś generał Ignacy Prądzyński. Ten ostatni opracował wkrótce śmiały plan kontrofensywy. Pod Dębem Wielkim mimo przewagi liczebnej 40 tysięcy wojsk polskich kontra około 13 tysięcy carskich, generał Skrzynecki próbował wysuwać ataki na umocnione pozycje Rosjan, ale bez większych skutków. Dopiero szarża pogrobli pod dowództwem generała Kazimierza Skarżyńskiego rozbiła oddziały carskie. Droga do Siedlec z magazynami broni i żywności zdawała się zdać otworem. Szanowni Państwo, od ponad miesiąca
nasz sąsiad, cała Ukraina walczy z rosyjskim agresorem w ten sam sposób. Ukraińcy nie poddali się pomimo, jak się zdawało, niewielkich szans na skuteczną obronę. Ale z uporem, co dzień, torują sobie drogę do odzyskania swojego terytorium spod putinowskiej okupacji. Tam walczy każdy człowiek, widząc nieustępliwość swoich władz, które nie opuściły stolicy, lecz podnoszą ludność na duchu. Jak mówią analitycy geopolityki, Ukraińcy walczą teraz de facto za nas, za naszą wolność, osłabiając rosyjską armię. Ten czas, który nam dają, musimy jednak jak najlepiej wykorzystać, aby na tyle wzmocnić naszą siłę militarną, by była środkiem skutecznego odstraszania potencjalnych agresorów. To zadanie rządu wspomagane porozumieniem ponad podziałami politycznymi. Wspomagane również wiedzą tych, którzy na wojsku najlepiej się znają, czyli wiedzą naszych oficerów, naszej generalicji, ale również osób cywilnych, które śledzą dzisiejsze postępy na Ukrainie. Szanowni Państwo, są jednak działania, które możemy wykonać sami, my cywile. Pomyślmy, jak przygotować się do sytuacji kryzysowych, nawet niekoniecznie związanych z konfliktem zbrojnym. Ostatni orkan oraz inne zjawiska pogodowe powinny nauczyć nas, jak powinniśmy funkcjonować bez nowoczesnych technologii czy prądu. W każdej gminie powołane są formacje obrony cywilnej, których zadanie w czasie pokoju jest m.in. współdziałanie w likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Zaangażujmy się w ich tworzenie. Formacje obrony cywilnej mogłyby być również użyteczne w ograniczaniu negatywnych skutków ostatniego kryzysu uchodźczego, gdyby zaangażowanie mieszkańców w budowanie tych formacji było większe. Ostatnie tygodnie pokazały, że jesteśmy jako mieszkańcy gminy Dęby Wielkie, powiatu mińskiego i całej Rzeczypospolitej gotowi nieść pomoc. Bądźmy też gotowi nieść pomoc sobie nawzajem, gdy coś złego wydarzy się naszemu bliskiemu sąsiadowi zza płota. Nie poddawajmy się zwątpieniu, ale miejmy odwagę, nie tę lichą, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Stanowiska obrony naszego domu, naszej ulicy, naszej ukochanej Rzeczypospolitej. Ta polskość przetrwała i jest, i będzie żywa i silna na wieki. Szanowni Państwo, ziemia miejska, tak jak zaczęłam moją wypowiedź, jest usiana miejscami pamięci, ale przecież nie przypadkowo, bo ta ziemia miejska jest jakby bramą do Warszawy, do naszej stolicy. Bramą od wschodu. A skąd szło to zagrożenie? No zawsze stamtąd, zawsze od strony Rosji. Rosji, która nigdy się nie zmieniła. Bo czy carska, czy sowiecka, czy teraz putinowska. Zawsze marzyła o tym, by być imperium i gnębiła inne narody. Odbierała im wolność, odbierała milionom ludzi wolność i życie. Wielki dramat za wschodnią granicą na Ukrainie, gdzie giną kobiety, dzieci, mężczyźni, starcy, gdzie Rosjanie mordują, gwałcą, palą, kradną, zachowują się tak, jak zachowywali się Sowieci w czasach II wojny światowej, jak wkraczali na kolejne tereny. Nasi dziadkowie to wspominają, jak zachowywali się w 20 roku. Także przecież tutaj, bo ta wojna wtedy doszła tutaj i ówcześni mieszkańcy ziemi miejskiej, gminy Dęby Wielkie też tego okrucieństwa doświadczali, tak jak go doświadczali przez cały wiek XIX. I ta bitwa tutaj, która wybuchła 31 marca 1831 roku, to właśnie po to była, aby walczyć z tym okrucieństwem, aby odzyskać wolność, aby móc sama o sobie stanowić. Wiemy, że my też musimy być gotowi.
Musimy być gotowi na okoliczności najgorsze po to, żeby doświadczać najlepszego. Bo ten, kto jest gotowy na trudny czas, ten może cieszyć się pokojem i może cieszyć się wolnością. Bo tak właśnie działa odstraszanie. Bo to słabość prowokuje nieprzyjaciela do działań, które w przeciwnym wypadku nie przyszłyby mu nawet do głowy. I dlatego polski rząd już od wielu lat też czyni starania na rzecz wzmacniania naszej obronności. Powstały Wojska Obrony Terytorialnej. Mam nadzieję, że one będą dalej rosły w siłę, tak zapewnia nasz minister obrony narodowej. 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. To nie jest koniec. Planowane są również większe nakłady na obronę narodową. Obecnie planowanych jest wzrost tych środków do 3% PKB. Robimy wszystko, ażeby wzmacniać nasze bezpieczeństwo. Wyposażamy naszą armię w zdolności przeciwpancerne, przeciwlotnicze. To oczywiście jest proces. To oczywiście wymaga czasu. Ci, którzy dzisiaj walczą na Ukrainie, dają nam ten czas, ale czasu wiele nie ma. Dlatego dziś także każdy z nas powinien pomyśleć o tym, co może zrobić nie tylko dla siebie i swojej rodziny, ale także co zrobić dla szerszej społeczności i dla naszej ojczyzny. Możemy zaangażować się w różne formacje, możemy zgłosić się do Wojsk Obrony Terytorialnej, możemy również zaangażować się w działalność organizacji proobronnych, ale możemy także, tak jak powiedział pan wójt, zaangażować się w działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności. Co słychać? TV.